Witaj, wędrowcze. Witaj w Jarnam, kolebce cudownego kościoła leczniczego, który do perfekcji doprowadził leczenie krwią. Szkoda tylko, że przybyłeś akurat dzisiaj, kiedy to po ulicach grasują krwiożercze bestie. To dziś mamy noc łowów. A, jesteś łowcą. W takim razie witaj w koszmarze. I pamiętaj, strzeż się starej krwi. A w razie czego, zadzwoń dzwoneczkiem po pomoc. Spoko, sam sobie poradzę. No co, innego nie mam. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja Bloodborne, wydanego jedynie na PlayStation 4. Coś się zmieniło. Kilka lat temu w rynek uderzyła fala kontrolerów ruchowych i coraz prostszych gier, ale chyba ktoś się zorientował, że jednak konsole głównie kupują gracze bardziej zaangażowani w taką zabawę, dostatecznie wkręceni, aby kupować drogie urządzenie służące tylko do grania. I od niedawna można zaobserwować nawrót dłuższych, hardkorowych gier skierowanych do takiego odbiorcy. Kiedy w 2009 roku From Software wypuściło Demon's Souls na PS3, grze ponad pół roku zajęło dotarcie z Japonii na zachód, bo wydawała się skrajnie niszowym produktem, który mało kogo zainteresuje. Głupcy. W 2015 roku ci sami twórcy z wielką pompą wypuszczają na PS4 Bloodborne, reklamowane tak, jakby mogło być grą sprzedającą ludziom konsolę. I to działa. Tak, branża się zmieniła. Bloodborne jest co prawda oddzielną marką wobec serii Souls, ale nie dajcie się zwieść, to są Soulsy pełną gębą. To nadal jest trudny RPG akcji, w którym śmierć przychodzi łatwo, utrata krwi pełniącej tu rolę dusz, czyli waluty i doświadczenia, kiedy ktoś nas pokona, boli i mamy tylko jedną szansę, aby je odzyskać wracając do miejsca zgonu, możemy oglądać to, jak polegli inni gracze, czytać ich porady, a także wchodzić do cudzych światów w dobrym lub złym celu. Mamy tu także licznych, wymyślnych bossów, których zachowań nierzadko uczymy się frustrująco ginąc, ale satysfakcji z pokonania wrażego bydlaka Bloodborne dostarcza tyle samo co dowolne Soulsy, czyli więcej niż większość gier na rynku. No i typowo Soulsowa fabuła, której na wierzchu za bardzo nie ma, prawie w całości schowana w tle fabularnym, prezentowana poprzez opisy przedmiotów, nieliczne monologi garstki napotkanych postaci, projekty przeciwników oraz lokacji. To znów pełna niedopowiedzeń gra, której tajemnice można zgłębiać z fascynacją albo przejść całość, ledwo zauważając, że jest tu jakieś tło fabularne. Ale mamy tu też masę różnic oraz garść nowości. Na tym się skupię. Zacznijmy od świata. O ile Demons i Dark Souls pokazywały raczej realia w klimatach mrocznego fantazy, o tyle Bloodborne zaczyna od gotyckiego horroru z miastem opanowanym przez wilkołaki, ale na tym nie poprzestaje, bo za połową gry zaczyna się robić coraz dziwniej, a klimaty skręcają w stronę mitologii Cthulhu. Oczywiście nie ma tu istot wprost z prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta, ale koncepcje i istoty, które napotykamy, świetnie by się tam odnalazły. Nie chcę więcej mówić, aby nie spoilerować, ale fani pradawnych, mackowatych istot z kosmosu na pewno się nie zawiodą. Ponieważ jak wiadomo, najlepsze wąsy to takie z przyssawkami. Po stworzeniu postaci, czyli wyrzeźbieniu jej twarzy, której już nigdy więcej podczas grania praktycznie nie zobaczymy, zdecydowaniu jak tęga ma być i tak tutaj wygląda tęga postać, świat Bloodborne jest ewidentnie anorektyczny, oraz wybraniu pochodzenia, które podobnie jak klasa w Soulsach definiuje początkowe współczynniki, ale już nie wyposażenie, ruszamy do boju. I dość szybko okazuje się, że Bloodborne to o wiele dynamiczniejsza gra. Przede wszystkim nie ma tu bloku. Zamiast tego robimy uniki, które tutaj kosztują o wiele mniej wytrzymałości. Mamy trzymaną w lewej ręce broń palną, ale to nie strzelanka. Tutaj strzelby, pistolety i inne armaty to raczej narzędzie do przerywania ataków niektórych wrogów. Wypalenie w twarz atakującemu bydlakowi potrafi go ogłuszyć i otwiera go na bardzo bolesny finisher. Ponadto, jeśli otrzymamy obrażenia, to możemy je zredukować, jeśli chwilę potem sami zranimy przeciwnika. Całe to przyspieszenie rozgrywki sprawia, że Bloodborne premiuje agresywne granie, atakowanie z przejęciem inicjatywy. Zachowawcze, soulsowe działanie jest tu jak dopraszanie się o guza, czy może raczej zmiażdżenie głowy ogromną macką. Broń biała ma ataki szybkie i słabe oraz powolne i ciężkie, ale poza tym mamy też przycisk do transformowania oręża. I w ten sposób każda broń jest jakby dwiema broniami, długim i krótkim toporem.
złożoną i rozłożoną brzytwą do golenia olbrzymów, mieczem i młotem. Jeśli podczas kombosa naciśniemy przycisk do zmiany trybu broni, to ta zmiana staje się też atakiem. Jak dodamy do tego możliwość szybkiego przełączania się między dwiema spluwami i broniami białymi, to okazuje się, że obecny tu system daje nam do rąk całą masę przeróżnych typów uzbrojenia i ciosów, z których możemy jednocześnie korzystać bez wchodzenia do menu ekwipunku. Nasze uzbrojenie możemy ulepszać oraz nadawać mu różne moce przy pomocy specjalnych klejnotów krwi, więc bez problemu da się tu przejść całą grę używając tylko jednego stale wzmacnianego narzędzia mordu. Ale mamy tu też nieco mniej opcji, jeśli chodzi o rozwój protagonisty. Nie da się tu zrobić postaci czołgu, która zbiera razy na tarczę. Magia ograniczona jest do garści przedmiotów dostępnych na późnym etapie gry, chociaż oczywiście różny oręż znacząco zmienia taktykę walki. Mamy tu mniej współczynników, obciążenie zbieranymi przedmiotami nie ma tu w ogóle znaczenia, więc można nosić ze sobą wszystko. Więc może się wydawać, że Bloodborne to takie zubożałe, uproszczone Soulsy. Cóż, ja bym to zinterpretował inaczej. Oto gra skoncentrowana, zbudowana według określonej formuły i pomysłu na rozgrywkę. Można by się gniewać na nią za te uproszczenia, ale to co powstało jest po prostu za dobre. I Bloodborne jest spójne. Ma jednorodny stylistycznie świat w odróżnieniu od tego chaotycznego zbioru stylów, szczególnie widocznego w Dark Souls 2. Bossów, przeciwników i uzbrojenie projektowane pod dynamiczne potyczki i wyśmienicie wykreowane poziomy, chyba najlepsze w historii From Software. I mówię tu zarówno o rozplanowaniu wszystkich przejść, otwieranych po drodze przez gracza skrótów, jak i o detalach wizualnych lokacji. W odróżnieniu od zawsze archaicznych Soulsów, Bloodborne jest bardzo ładną grą. W swoim koszmarkowym, upiornym, przedwieczno-gotyckim stylu, ale ładną. Szalenie szczegółową, pełną niepokojącej architektury, rzeźb i krajobrazów rodem z koszmaru. Ale postacie nadal nie ruszają tu ustami podczas mówienia. How many of its scholars remain alive? Niemniej nie przesadzajmy, ruszanie ustami byłoby już zbyt mainstreamowe. W grach From prawie wszyscy są brzuchomówcami. Zupełnie jak ja w tej recenzji. I zgodnie z tradycją, upiornie się śmieją. Brr. I tu niespodzianka. W pierwszych godzinach wydaje się, że Bloodborne odstępuje od formuły Soulsów w jednej kwestii. Tytuł wydaje się nieco, cóż, przyjaźniejszy. Gra, zdawkowo, ale jednak wyjaśnia niektóre mechaniki rozgrywki, a same początkowe lokacje nie wydają się tak skrajnie wretne jak chociażby w Dark Souls. Chociaż oczywiście pierwszy napotkany przeciwnik został zaprojektowany tak, aby nas zabić, ponieważ gracz powinien znać swoje miejsce. Ale to nie znaczy, że gra jest łatwa, absolutnie nie, a już na pewno nie dla kogoś, kto z grami From Software wcześniej nie obcował. Ponadto to początkowa ściema, bo później robi się tak trudno jak zawsze, szczególnie niektórzy opcjonalni bossowie. Ebrietas będzie mi się jeszcze długo śniła po nocach i to nie z powodu jej brzydoty, ale dlatego, że nie udało mi się jej ubić. Jako jedynego bossa z fabularnej części gry. Bądź przeklęta, Ebrietas. Na szczęście można zawsze zadzwonić specjalnym dzwonkiem po pomoc losowych graczy. Chociaż takie dzwonienie otwiera też drogę dla tych, którzy zamiast pomagać wolą atakować. Więc może lepiej radzić sobie samemu? Nie. Pewną nowością jest tutaj to, że można swoje sieciowe granie zahasłować. Umówić się ze znajomym na określone hasło, jak w starych dobrych szpiegowskich filmach. Hasło Grzegżółka. Jak? O tym gra powinna nas połączyć ze znajomym. Jeśli mamy z grubsza podobny poziom postaci i jesteśmy w tej samej lokacji i wiatr wieje z odpowiedniej strony, a administrator serwerów wstał z łóżka prawą macką. Więc tak, w Bloodborne granie ze znajomymi jest łatwiejsze niż w Soulsach. Co nie znaczy, że łatwe. Grę pokonałem w nieco ponad 50 godzin, ubiłem wszystkich bossów fabularnych poza bądź przeklęta, Ebrietas. Ale przyznaję, że trochę pomagałem sobie podglądając w zasobach internetu, gdzie co mogę znaleźć, aby przyspieszyć proces przechodzenia gry, więc całkiem uczciwe granie pewno wymagałoby z 20-30 godzin więcej. A potem można męczyć New Game Plus. No i poza tym mamy tu jeszcze jedną nowość. Losowo generowane podziemia. Tworzymy je przy użyciu specjalnych kielichów, możemy udostępniać to co nam się wytworzyło, a samych typów labiryntów jest cała masa z własnymi bossami, których nie napotkamy w fabularnej części gry i specjalnymi przedmiotami, których nie ma gdzie indziej. Można w tych podziemiach spędzić bardzo wiele godzin. A wady? Najgorsze są chyba długie czasy ładowania, trwające nawet i po 30 sekund. O ile po zgonie to wcale tak nie boli, bo to dobry moment, aby ochłonąć i wytrzeć pot z rąk, wtedy w ogóle tych loadingów nie zauważałem, o tyle kiedy trzeba się udać do lokacji ze sklepem, w której też leveluje się postać i ma się w perspektywie dwa długie okresy oczekiwania, jest to irytujące.
Poza tym napotyka się drobne spadki płynności tu i tam, ale nic tak poważnego jak w pierwszym Dark Souls na konsole poprzedniej generacji oraz okazjonalne problemy z kolizjami ciosów. Nic tak człowieka nie wkurza jak wielki pająk nawalający go odnóżami przez ścianę. Ale realnie są to raczej drobiazgi, niektóre z nich obecne od zawsze w grach From Software. I oto całe Bloodborne. From Software kolejny raz to zrobiło, wypuściło świetną, długą, wymagającą, ale satysfakcjonującą grę z bogatym tłem fabularnym, masą sekretów i genialną mechaniką walki. Bloodborne odchodzi od formuły Soulsów na tyle, aby uzasadnić brak słowa Souls w tytule, ale nadal cieszy dokładnie tym samym, czym cieszyły wcześniej Soulsy. I tym samym frustruje. Z czystym sumieniem mogę ten tytuł polecić każdemu, kto wie, w co się pakuje. Dla mnie to najlepsza gra na wyłączność wydana na PlayStation 4. Cóż, udanego ginięcia, wstawania i walczenia dalej. I okazjonalnego dzwonienia. Game on! No już prawie. Giń, giń, giń! Bądź przeklęta, Ebrietas!